Perfekcyjna komunikacja. Czy takowa istnieje? Pewno nie, ale zawsze warto dążyć do mistrzostwa, ponieważ większość problemów bierze się z braku dobrej komunikacji. Najczęściej błędem w komunikowaniu się jest założenie, że to druga osoba powinna o czymś wiedzieć. Tymczasem słowa niewypowiedziane nie istnieją. Nikt nie jest w stanie być jasnowidzem. Z drugiej strony też nie zawsze rozumiemy się bez słów. Gdzie się nauczyć dobrej komunikacji? No już na etapie szkoły nie uczymy się dobrze komunikować. Założę się, że wielu z Was, podobnie tak jak ja, pisało wypracowania w stylu, co autor miał na myśli, co poeta miał na myśli. Błędy są powielane, przenoszone z życia rodzinnego na zawodowe, z życia zawodowego na rodzinne. No i później mamy całą kaskadę problemów komunikacyjnych, domowych, zawodowych. Tymczasem warto sobie wrócić do podstaw. Temu ma służyć cykl trzech spotkań pod przewodnim hasłem Akcja Sprawna Komunikacja. Czasami uświadomienie sobie znajomości podstawowych naszych biologicznych uwarunkowań czy osobowościowych uwarunkowań albo znajomość tego, co daje nam wyrażenie naszej opinii, faktu, może nam komunikację odkryć zupełnie na nowo. W trakcie tych trzech spotkań będziemy chcieli sobie powiedzieć o takich trochę może tajemniczo brzmiących pojęciach jak uszy Fontuna. Zobaczymy, co nam może powiedzieć Foucault, Sara czy Johari. Tak, sprawdzimy, jak reagujemy albo jak nie dać się krytyce, tak podczas gdy mamy jakąś spinkę Golda i ze śmiałością ruszyć forward. Ja zapraszam Cię serdecznie na pierwszą część tego cyklu, która będzie miała miejsce 11 lutego o godzinie 18. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia. Zuzanna Strycharska.